Drodzy panowie, odkryłem niezwykłą rzecz. Odkryłem niezwykłe prawo związku. W związku z tym, że zdarza mi się być czasami szczery w stosunku do was, tym razem chcę wam przedstawić niezwykłe prawo związku. Prawo związku polega na tym, jedno z dziesiątek tysięcy, które występują w związkach, to prawo w związku jedno, bardzo ciekawe, polega na tym, że my mężczyźni jesteśmy przekonani, że wybraliśmy sobie wyjątkową kobietę na partnerkę w związku, a już na żonę to w szczególności. Drodzy panowie, my jesteśmy o tym tak święcie przekonani, że nasza partnerka jest wyjątkowa, jest niezwykła, przede wszystkim, że jest bardzo, bardzo mądra, jest dużo mądrzejsza niż wszystkie inne baby. Nasza partnerka jest wyjątkowa, jest to kobieta o nie tylko niepospolitej urodzie, ale jest to kobieta o wyjątkowym rozumie, który pozwala jej zrozumieć, jak działa facet. I my w swej naiwności jesteśmy szczerzy w stosunku do naszych kobiet, ponieważ jesteśmy przekonani, że taka kobieta nas zrozumie. Czyli jak człowiek wchodzi w związek, to popełnia podstawowy błąd. Staje się szczery w stosunku do swojej partnerki, nie dlatego, że ona wszystko rozumie, tylko dlatego, że on jest przekonany, że ona wszystko rozumie. Natomiast ta kobieta, czy ona wszystko rozumie, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. My, mężczyźni, w związkach z naszymi kobietami jesteśmy przekonani, że trafiliśmy wyjątkowo, że znaleźliśmy ziarnko w korcu. Nie, odwrotnie, igłę w stogu siana, że znaleźliśmy coś wyjątkowego w naszym życiu i my teraz powinniśmy nie tylko chylić czoła, bić pokłony, ale również być szczerzy jak te żuczki, ponieważ ta kobieta wszystko zrozumie. I drodzy panowie, zauważyłem, że to jest największa różnica między kobietą a mężczyzną. Mężczyźni są przekonani, że trafili na wyjątkową kobietę, natomiast wyjątkowa kobieta jest przekonana, że trafiła na niezwykłego faceta. Reszta nie ma tego zdania. Dlatego życzę wam, panowie, życzę tobie, życzę, żebyś trafił na kobietę, która jest przekonana, że jesteś wyjątkowy.